Hejka, witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest 23 grudnia, no i to jest w zasadzie przedostatni vlogmas, ponieważ jutro jest 24. Powiem wam, że strasznie szybko to zleciało. Jakby pamiętam, jak otwierałam kalendarze 1 grudnia, dokładnie pamiętam, co w nich było, a tutaj pyk, jest 23 grudnia. No naprawdę strasznie szybko to minęło, ale totalnie straciłam ten taki klimat świąteczny. Tak straciłam go gdzieś w połowie tego całego odliczenia, więc nie fajnie. No ale co zrobię, nie jestem jakoś też tak w 100% zadowolona z tych vlogmasów. Myślałam, że wyjdą mi jakoś lepiej, no ale nic z tym nie zrobię. Muszę jakoś się w następnym roku bardziej postarać. Zobaczymy, jak to również wyjdzie. I co, w zasadzie ja dzisiaj się wyspałam w końcu. Wstałam dość wcześnie jak na mnie, ponieważ sama z siebie wstałam o 9, więc to jest naprawdę wielki dzień. No i co, poobijałam się trochę, oglądałam sobie YouTube'a, zaczęłam czytać książkę, zdecydowałam, że będę to czytać. No i tak, chce mi się czytać, ale mi się nie chce czytać, ale jakoś czytam. Stwierdziłam, że pasuje coś w końcu zacząć robić, więc będę robiła takie świąteczne clean with me. Mam nadzieję, że wam się spodoba, więc tak. Ale ogólnie muszę ogarnąć pokój, bo no... Tak, i muszę to zrobić, więc czemu tutaj nie nagrać? Mamy super clean to, no i szmatkę tutaj, więc lecimy. Standardowo zaczynam od toaletki. Mamy pewien problem, ponieważ pomieszały mi się tusze do rzęs i nie wiem, który jest nowy, a który stary. Będę musiała to teraz wyczaić. Jako taką toaletkę ogarnęłam, teraz muszę przeprowadzić selekcję naturalną kosmetyków. Później umyję jeszcze te pędzelki oraz beauty blender, gąbeczki i tak dalej. No a z tymi kosmetykami to będzie niezła zabawa, bo tutaj też jest ciekawe. A więc tak, te rzeczy stwierdziłam, że na 100% idą papa, ponieważ no albo są przeterminowane, albo z nich nie korzystam. Też nie wiem, po co trzymam opakowania z tych bronzerów, no nie wiem, jestem mózgiem wszechświata i w ogóle. Ale tak, jeszcze pewnie tutaj zaraz coś dojdzie, tylko no muszę jeszcze wcześniej to powyjmować, tam przetrzeć wszystko. To też pójdzie pewnie do wyrzucenia i nie wiem, czy to czasem też nie, bo takie mocno średnie jest, no ale cóż. Zastanawiałam się jeszcze nad tym, bo ja bardziej teraz korzystam z rozświetlaczy z Golden Rose po pierwsze, no i innych odcieni, więc nie wiem, co z tym zrobić. Z tego też nie korzystam, no ale może kiedyś zacznę, więc zostawię. Ogarnęłam toaletkę i na razie prezentuje się to na zewnątrz tak o. Za bardzo nic się nie zmieniło, oczywiście te pędzle później umyję. No i jeszcze z drugiej strony tak, więc tutaj się akurat mało zmieniło. Co innego jest w środku, ponieważ no tutaj bardziej ogarnęłam, też wyrzuciłam jakieś niepotrzebne kosmetyki. No i oczywiście przy zasuwaniu tej szuflady wszystko musiało się wyprzestawiać, ale nieważne. Tutaj mam jakieś takie mniej potrzebne rzeczy. Tu są korektory, no i te rzeczy z kalendarza. I ja to tak fajnie zrobiłam, bo na przykład są dwie maseczki do twarzy, w sensie dwa opakowania, to jedna jest na drugiej. I to samo jest z resztą. I myślę, że to jest super rozwiązanie. Następnie tutaj mam wszystkie beauty blendery, takie oto rzeczy, bardziej właśnie do rzęs i tak dalej. Tu są takie pierdółki w zasadzie. Paletka od Versów, bronzery, takie cosik, no i to do brwi, modelowania i w ogóle, mydełko. Tu mam pomadki, jakieś błyszczyki, szminek tu raczej nie mam, więc nie będę ich wymieniać. Z tego jestem zadowolona, bo tutaj mam paletki, te takie mniejsze, rozświetlacze oraz pudry i fajnie się to tak skomponowało. No i tu akcesoria do włosów. Myślę, że teraz poukładam książki, ponieważ są one teraz tak byle jak ułożone, a też właśnie w kalendarzach miałam dwie książki chyba. Jedną też dostałam, więc miejmy nadzieję, że teraz kolejnej nie będzie, bo biorę się za układanie ich. Przy okazji też zahaczymy coś o biurko, więc myślę, że to jest świetny plan.
Zrobiłam takie super kółeczko i teraz obliczę, ile tych książek mniej więcej mam. Chociaż to i tak nie wszystko, bo mam 4 części Heartstoppera. No i jeszcze mam BTH, które teraz czytam. Tak to mniej więcej poukładałam i łącznie jest tu 58 książek. Ułożyłam na razie dwie półki, tak to się prezentuje. Tu są bardziej te różowe i trochę wpadające w fiolet, no i te jasne, ponieważ zostało mi miejsca, więc je tutaj dałam. No i na dole są takie zielono-niebieskie. A więc skończyłam i trochę nad tym posiedziałam, ale tak się prezentuje góra, której jeszcze nie widzieliście. I tak to mniej więcej ułożyłam. Nie jest jakoś pięknie, no ale nie mam jak inaczej tego ułożyć. Właściwie to z tego sprzątania raczej tyle, ponieważ tam jeszcze przetarłam szafę, no i biurko, półki i tak dalej, ale tego już nie nagrywałam. No i co mogłam w zasadzie jeszcze tam posprzątać przy biurku? Kartki wczoraj wyrzuciłam, więc no tutaj nie za bardzo miałam co zadziałać, książki były wszystkie poukładane, więc to na tyle z tego sprzątania. Pakuję teraz prezenty dla mojej mamy i tutaj mamy takie oto kubki fajne. Mój tata je kupował gdzieś w Wiedniu. Kubki, jest tutaj chyba jeszcze solniczka i pieprzniczka. No i jeszcze ten kubek, już wam tutaj pokazuję. O, coś takiego. No i jeszcze jedno. Tak, jestem świetna w pakowaniu prezentów, więc wyjdzie mi na pewno smerfastycznie. Wiecie co, koniec challenge'u. Mi już nerwy puszczają przy tym, a dobre 5 minut nawet nie minęło. Nie umiem pakować prezentów. Jakby naprawdę nie, ja nie umiem po prostu. W tamtym roku jakoś pakowałam, ale nie wiem, to był chwilowy talent. Ale ja nawet wam tego nie pokazuję, bo to jest jakiś cyrk na kółkach. Dobra. Nie, ja dam radę. Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Dam radę. Pakowałam prezenty dla rodziców i chyba zeszło mi pół dnia nad pakowaniem ich, ale naprawdę, ja nie wiem, w tamtym roku jakoś mi to szło, nie wiem, jakiś chwilowy talent miałam, a teraz nie dość, że pakowałam to bardzo długo, to jakoś specjalnie nie jest zapakowane, ale jest, więc tak się to prezentuje. To jest mój faworyt. To będzie coś pięknego. Idziemy teraz robić na dół jakieś jedzenie. Nie wiem jeszcze, co będę ja robiła, ale to się okaże, więc postaram się coś nagrać. Otworzymy sobie teraz kalendarze i zaczniemy standardowo od tego z Sensei'a. I mamy tu, wow, tak one się dokładnie prezentują i powiem wam, że no, złoty kalendarz i w środku pewnie to samo, ale zobaczymy jeszcze, uwaga, tak, to samo i coś tutaj wylatuje, coś chyba z 24, więc akysz. Kalendarz z Ferrero i w środku mamy taką oto czekoladkę. Teraz kalendarz z Mixit i w środku mamy, co to jakaś czekoladka? O jacie, czekolada, no to fajnie, taka malutka, ale genialna jest, dobra, to jest super, 10 na 10. Teraz kalendarz mojej mamy i w środku mamy coś takiego, nie wiem co to jest. Ale coś miękkiego, więc obstawiam, że pewnie skietę. Albo może nie skietę. Co to jest? O! A więc coś takiego. A więc mamy coś takiego. Jest to wiązane. Z tyłu ma takie jakby ala wcięcie. No i jest wiązane, tak jak napisali. Ale fajny, materiał jest bardzo fajny. No i podsumowując, dzisiaj w kalendarzach były takie oto rzeczy. Ogólnie to chyba idę spać, bo tak, w sensie boli mnie trochę gardło, więc pewnie będę chora, ale nieważne, więc myślę, że to będzie już raczej na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się jutro, więc pa!